Wiesz, co to za żeton? Wygląda jak stara moneta, jest z ołowiu, a do tego jest na nim napisane 10% dla mnie. Co to jest? Czy to jest jakiś żeton zniżkowy na zakupy? Zaraz wszystko się wyjaśni. W dzisiejszym odcinku pokażemy Ci, że sama numizmatyka to nie wszystko. Najważniejsza jest historia związana z przedmiotami w naszej kolekcji. Zacznę jednak od historii, jak wszedłem w jego posiadanie. Podczas niedzielnego spaceru po warszawskiej starówce, jak często mam w zwyczaju, zajrzałem do mojego ulubionego sklepu ze starociami z nadzieją znalezienia być może jakichś ciekawostek numizmatycznych. Tym razem się nie zawiodłem. Przekopując skrzynię w stylu wszystko po 5 zł, moją uwagę przykuł żeton przerobiony na beloczek. Kupiłem go razem z kilkoma innymi szpargałami. Prawdziwa historia zaczęła się jednak w domu, jak zacząłem coś więcej szukać na jego temat. Początkowo myślałem, że to jest jakiś stary żeton rabatowy 10% na wstęp do kina. Szczerze Ci powiem, że ten moment jest najmilszą chwilą w mojej numizmatycznej pasji. Uwielbiam wnikliwie badać to, co mnie zainteresuje. Szukałem informacji na temat żetonu, szukałem literatury i kopałem coraz głębiej i głębiej. W wyniku mojego numizmatycznego śledztwa żeton okazał się żetonem kinowym, które były dość popularne w latach 30. XX wieku. I jednocześnie są piękną pamiątką po rywalizacji o widza pomiędzy warszawskimi kinami. Żetony te stanowiły swego rodzaju pamiątkę lub reklamę emitowanych filmów w kinach, a czasem też stanowiły formę bonu zniżkowego lub vouchera na spektakl. Na żetonie na awersie jest napis Kino Casino oraz N Świat N50, co oznacza Nowy Świat numer 50. Pod adresem Warszawa Nowy Świat 50 przed wojną znajdowało się Kino Casino mieszczące się w budynku Józefa Willerta. Kino to powstało w wyniku przebudowy hali w kamienicy w 1926 roku. Ale działało bardzo krótko, bo tylko do roku 1944, w którym to kamienica została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego. Po wojnie w 1951 roku kamienica została odbudowana jako jeden wspólny budynek z numerem Nowy Świat 48. Dziś w budynku pod numerem 50 mieszczą się sklepy z butami, torebkami oraz sklep odzieżowy. Na rewersie żeton posiada napis 10% dla mnie oraz skrót ZTW, co może oznaczać Związek Teatrów Warszawskich. Szukając informacji na temat właśnie tego 10% dla mnie, cała zagadka się wyjaśniła. Żeton nie uprawniał do zniżki, ale reklamował film o tym tytule, który powstał w 1933 roku i był emitowany właśnie w kinie Casino. Znowu pan, panie, tego gdzieś tam, tego... A tu, panie, tego! Ciekawa wzmianka o tym filmie pojawiła się w warszawskich zeszytach numizmatycznych numer 4 w numerze październik-grudzień w 2009 roku. W periodyku możemy m.in. przeczytać. Reklama i zaproszenie na premierę filmu 10% dla mnie zamieszczone były w tygodniku Kino numer 1 z 1933 roku. Krótka recenzja znajduje się w Kurierze Warszawskim z 10 stycznia i jest umiarkowanie pochlebna. Między innymi dowcipy w nieświeżym sosie. W innym numerze tygodnika Kino zamieszczono recenzję filmu Za dużo groteski, za mało wdzięku. Film zszedł z ekranu już 23 lutego, zaledwie po 6 tygodniach emisji. Jak słyszeliście przed chwilą, opinie w 1933 roku miał film dość słabe. Dziś na Filmwebie ma ocenę 6,5. Dlatego zachęcam Cię do obejrzenia go i wyrobienia sobie swojego zdania na ten temat. Opis, gdzie możemy zobaczyć film, dajemy na dole w opisie filmu. Jak widzicie, numizmatyka, monety, banknoty, żetony to nie wszystko. Największą radością dla nas powinno być odkrywanie historii eksponatów z naszych zbiorów. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, tutaj, po lewej i po prawej,
masz więcej numizmatycznych odcinków z naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć.